Hej, cześć, siemano, z tej strony ja Ci Wam przedstawię zakup, który poczyniłem na ostatnich dniach. Jest to Game Boy Advance SP, kolejna konsolka do kolekcji. Tu widzicie, ja się odbijam, oczywiście w pełni sprawna. Gra się wczytuje za pierwszym razem. Jest to ten jeden z pierwszych modeli. Teraz Wam pokażę, tylko wyłączę. Nie wiem, czy mi kamera wyostrzy, ale to jest tak, AGS001, wersja europejska, natomiast gra, nie jestem w stanie wyczuć, czy tutaj w tym miejscu jest numer seryjny, ale jeśli to jest oryginał, to jest amerykańska gra. Ładowarka, dostałem europejską, oryginalną. Oczywiście z gameboyowym wtykiem. Mam jeszcze zamówione 4 gry. Jest to Rayman trójka na tego gameboya. W zasadzie wszystkie 4, które zamówiłem. Army Man. Chyba wiecie, który mi chodzi. Monster Truck Maidens i Dave Mirra Freestyle. Tutaj mam grę, której nie ogarniam. Pokémon. Ash Gray. Prawdopodobnie jest to oryginalny kartridż, bo tam w środku na płytce jest napis Nintendo i 2002 rok. Ta konsolka jest właśnie z 2002, więc to by się zgadzało. Jutro prawdopodobnie te gry do mnie przyjdą. Oczywiście regulacja głośności działa. Jest to ten pierwszy model, tak jak wspomniałem, premierowy. Ten ze słabszym ekranem, ale mi to w zupełności nie przeszkadza. Jestem troszkę tutaj presowany, co możecie zauważyć. Nawet bardziej niż trochę. Ale tak jak mówię, mi to w zupełności nie przeszkadza. A tu widać, że to jest ten pierwszy premierowy model z niewymijanym wyświetlaczem. Nie będę tutaj pokazywać, jak gram, tylko chcę się was coś spytać. No właśnie, jak stąd wyleźć? Nie dam rady po prostu stąd wyleźć. No nie wiem, po prostu nie wiem. To jest, to słuchajcie. Regulacja głośności działa. Oczywiście spusty też działają. No, widać, bateria nie jest spuchnięta, bo by tutaj klapka była wygięta, albo w ogóle by tutaj był urwany gwint. Bardzo fajna kieszonsolka. Kupiłem ją za, uwaga, 200 zł z grą i z ładowarką i z wysyłką od razu, żeby nie było. Na jednym z portali aukcyjnych. No dobra, powiem tam, niech będzie. Na OLX-ie. Gość sprzedawał za 200 zł. Ja tam napisałem do gościa, chwilę z nim popisałem. Napisałem między innymi, czy się zgodzi wysłać za 200 zł konsolę z wysyłką od razu. Napisał, no dobra, może być. Więc ja co? Podesłałem dane do wysyłki. I gość wysłał. Wczoraj do mnie przyszedł dopiero. W takim śmiesznym opakowaniu. Już go nie mam. Wyrzuciłam już go. Ale był on w opakowaniu po jajkach. Tak, w opakowaniu po jajkach. Tutaj możecie zobaczyć plakietkę całą. Wiem, że nic nie widzicie. Nagrywam słabym telefonem. Ale mniejsza z tym. Oczywiście wyprodukowano w Chinach. Jest to oryginalny Game Boy. Zaraz wam pokażę dlaczego. Nie jest to żadna podróbka. Ponieważ po wyjęciu kartridża uruchamia się nam tak. I tu powinno wyskoczyć jakieś menu z grami, jeśli to byłaby chińszczyzna. A tu nic. Po prostu się włącza. To jest właśnie oryginalny Game Boy.
Myślę, że będę kończył. To był taki krótki film, który miał na zasadzie taki, na celu miał, cel miał taki, żeby pokazać wam mój nowy zakup, kolejną retro konsolkę. Wymienię wam jeszcze tak szybko, co ja mam z konsol. Mam tak, mam PS3 Slimkę, Xboxa 360 Slim E, PS One'a, Xboxa Classic. Tu jeszcze dwie konsole czekają na naprawę. Napędy są do wymiany, ale prawdopodobnie lasery są uwalone. PS2 Slim. Na półce tam jeszcze stoi, nie będę wam tego pokazywał, bo mam burdel trochę w pokoju. Mam PSP. Teraz doszedł Game Boy. Więc no, trochę się tego uzbierało. Myślę, że będę kończył. Zapraszam was do lajkowania, subskrybowania. Ja się z wami żegnam. Cześć, siemanko. Nara.